Dzień dobry, nazywam się Ela Parkowska i dzisiaj opowiem o Wigierskim Lesie Puszczańskim. To spotkanie w cyklu Zanurzam się w las. Trzecie wyzwanie jest w dniach 25 lutego, 2 marca 2022 roku. Nasze wyzwania to przede wszystkim zaproszenie do pójścia do lasu. Tak jak mówi, pisze Wiesław Myśliwski, a najlepiej tak w las pójść i niczego nie zbierać, o niczym nie myśleć. Nasze wyzwania to zaproszenie do lasu, jednakowoż z małym zadaniem. O tym później, a tymczasem o Wigierskim Lesie Puszczańskim. Dom Szczegółkowy w Krzywym to jedno z drzew objęte ochroną jako drzewo pomnikowe. Jego wysokość to 27 metrów. Obwód 340 cm, rok uznania 1980. Inne drzewa pomnikowe w Wigierskim Parku Narodowym to według rejestru RDOŚ-u modrzew europejski przy drodze Maćkowa Ruda Mikołajewo. To te drzewo, pod którym ja stoję. Obwód 370 cm, wysokość 30 metrów, rok uznania 1984. I na tych zdjęciach po prawej stronie widzimy tylko modrzewie. Modrzewie właśnie, modrzew ten przy drodze, Maćkowa Ruda Mikołajewo i modrzewie w Krzywym. Modrzewie to jedyne drzewa iglaste, które zrzucają igłę na zimę w naszej strefie klimatycznej. Więc jesienią ich korony przebarwiają się na piękny, złocisty kolor. Inne pomniki przyrody, czyli drzewa, które osiągają wyznaczone wymiary, określone co do gatunku drzewa, wymiary takie jak średnica i wysokość. Pomniki przyrody, drzewa, które są pomnikami przyrody, znajdują się nie tylko na terenie parków narodowych, na terenie całej Polski. Takich pomników przyrody jest bardzo, bardzo wiele, ale te, które się znajdują na terenie Wigierskiego Parku Narodowego, to lipa drobnolistna w Maćkowej Rudzie przy rzece, wysoka na 19 metrów i 340 cm obwodu. Dom Szczypułkowy przy osadzie w Krzywym, to już było pokazywane na poprzednim slajdzie. I dom Szczypułkowy w Leszczewku, wysokość 30 metrów, obwód 388 cm. To są drzewa, które znalazły się w rejestrze Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, czyli RDOŚ, a nasza Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska znajduje się w Białymstoku. Sosna. Drzewne naj, nasze najstarsze. Są 300-letnie sosny z obwodu ochronnego Krzywe. Najwyższe. Ogromne. Parkowe świerki, które mają 30 metrów wysokości. I drzewie, które osiągają aż 37 metrów wysokości. Najgrubsza, zmierzona, opisana to lipa drobnolistna przy osadzie w Maćkowie Rudzie, obwodzie 460 cm. Jakie jest twoje drzewne naj? A w tamtym roku odbywał się plebiscyt na drzewo roku. Były zgłaszone drzewa z całej Polski. Pomyśl, jakie jest twoje osobiste drzewo naj. A na zdjęciu jest grusza na słupie przy Jeziorze Długim. Przepiękne, stare drzewo. Grusza rośnie w tym miejscu. W tym miejscu była kiedyś wieś. I to jedno z drzew owocowych, które zostało po wsi. Stąd, że tu mieszkam, to jest moje ulubione drzewo.
sosny w krzywym są imponujące. Te na zdjęciach są fotografowane nad Sucharem IV. Są przepiękne, ogromne, bardzo wysokie. Przepiękny, stary las jest w Wysokim Moście na ścieżce Puszcza. Niestety ostatnie wichury z tego roku spowodowały, że na fragment ścieżki poznawczej musieliśmy chwilowo zamknąć. Właśnie, ta ścieżka niestety zamknięta. Chwilowo mam nadzieję, że jeszcze na nią kiedyś wrócimy. Przebiega przez cudowny, naturalny las, pełen starych drzew, martwego drewna i młodego pokolenia drzew. Wichury w tym roku są ogromne. W styczniu i w lutym zostało połamane bardzo dużo drzew. Tylko w połowie lasów parkowych, na jednym tak zwanym obrębie, około 1400 drzew. Drzewa z dróg i szlaków zostały uprzątnięte. No właśnie w tym fragmencie lasu, na ścieżce Puszcza, one zostały pozostawione. Stąd decyzją dyrekcji parku ten fragment jest tymczasowo zamknięty do zwiedzania. Ale większość drzew na terenie parku zostało przeciętych, tak żeby drogi zostały udróżnione. Ale tak jak właśnie tu, połamane i wywrócone drzewa w ochronie ścisłej, czynnej, zachowawczej, pozostały zostawione do naturalnego rozkładu. Takie martwe drzewo są bardzo ważne w obiegu materii organicznej i są miejscem życia wielu organizmów, aż 150 różnych organizmów żyje w martwym drewnie. Grzyby, śluzowce, porosty, mchy, rośliny naczyniowe. Staro drzew na ścieżce Puszcza w Wysokim Moście. Piękne sosny i świerki. Procesy tutaj przebiegają naturalnie. Coś się rodzi i coś zamiera, żeby dać miejsce temu, co się rodzi. Drzewa mają tutaj grubo ponad 100 lat. Tu piękna sosna podwójna i tu ciekawa historia, bo jest i żywa korona, jest i sucha gałąź. Piękne, ogromne, stare dęby znajdują się na ścieżce las w krzywym. A wystarczy wejść przez zieloną bramę i po prawej stronie mamy przepiękne dęby. Dęby to są drzewa najdłużej żyjące. Mogą żyć nawet 1000 lat. Te tutaj mają około 300 lat. Wigierski Las Puszczański, bo Wigierski Park Narodowy znajduje się w północnej części Puszczy Augustowskiej, w Puszczy Augustowskiej, czyli największy las na Mierzu Środkowoeuropejskim, który jest po stronie Polski nazywany Puszczą Augustowską, czyli na stronę litewską i białoruską. Ale co to jest właśnie puszcza? Dawniej pustkowie lub dzicz, wielki, niezamieszkany obszar porośnięty lasami. Pierwotnie puszczańskie lasy były bardzo bogate w różne gatunki drzew i wszystkie warstwy lasu. Rosły tam stare, potężne drzewa. Wiele krzewów, mniejsze i osłonięte od światła drzewa, bogate runą wraz się w kamień drzew, które urosły między leżącymi pniami. Kapuszcza to żywy organizm, gdzie każdy element jest potrzebny i niezbędny do funkcjonowania. I stare drzewa, które dorastają, i młode drzewa, ale te drzewa, które też się
przewaliły, tak zwane martwe drewno, które jest ogromnie ważnym elementem takiego lasu. I nasze wikierskie lasy w części mają właśnie charakter takiego puszczańskiego lasu. Tutaj mamy na zdjęciu wykrot, przedziwna forma. Patrzmy, tu mamy korzenie drzewa, świerka. Świerk ten padł pod wpływem albo burzy, czy wiatrów, okiści. Duża jest tutaj płaszczyzna, na której może zaczepić się różnorakie życie. Jak spacerujemy przez Wikierski Park Narodowy, to wiele takich wykrotów widzimy, bo wiele drzew właśnie w ochronie ścisłej, w ochronie pilnej, zachowawczej jest u nas pozostawianych w lesie i ten las jest takim lasem naturalnym, gdzie nie robi się żadnych prac, nie robi się żadnych zabiegów. Ten las żyje swoim własnym życiem. Był właśnie taki fragment lasu, gdzie mamy zarówno złamane drzewo, na którym rośnie huba, mamy stojące, martwe drzewa, ale też popatrzmy, są młode drzewa, już młode świerki w takim miejscu. Jeszcze jedno zagłębienie się w las, zanurzenie się w las właśnie taki piękny, puszczański i dzięki temu, że obszar ten jest chroniony najwyższą formą ochrony, czyli parkiem narodowym, mamy możliwość zobaczenia prawdziwego lasu. Piękne, ogromne, stare drzewa, ale właśnie też i drzewa połamane, naturalnie rozkładające się. A tu drzewa liściaste, porośnięte mchem. I zanurzenie się w trochę młodszy las, ale bardzo, bardzo naturalny. Wiele połamanych gałęzi, porośniętych mchem. Właśnie na takim martwym drewnie rosnął grzyb. Na tych zdjęciach widzimy głównie grzyb, ale też na środkowym zdjęciu porosty. Rosną też mchy i śluzowce, bo martwe drewno wcale nie jest martwe. Ono jest miejscem występowania wielu, wielu organizmów. Tu na korzeniach takich wystających z ziemi mamy mchy, a pomiędzy mchami szczawik zajęczy. Jeszcze raz szczawik zajęczy. Kwitnie dosyć wcześnie na wiosnę, w kwietniu. Jeszcze raz wykroty, te dziwne formy, które możemy spotkać w lesie. Las może mieć różne oblicze, tak jak tutaj oglądamy. Las naturalny jest wypełniony, cały wypełniony. Mamy wysokie drzewa, pomiędzy tymi drzewami mamy młodsze drzewa i te zupełnie malutkie w różnym wieku i też dużo martwego drewna. Z kolei las gospodarczy to taki uporządkowany las, gdzie są fragmenty lasu w tym samym wieku, drzew w tym samym wieku. I popatrzmy, tak wygląda las gospodarczy, który się Wam bardziej podoba, ten gospodarczy, czy taki las naturalny? Ja wybieram las naturalny. W takim lesie naturalnym jest sporo martwych drzew. Na Wikierskim Parku Narodowym kładziemy na to dużą uwagę i zostawiamy te martwe drzewa. Jak będziecie chodzić ścieżkami po Wikierskim Parku Narodowym, to zobaczycie takie napisy pomarańczową farbą PJ, posusz jałowy. To są martwe drewno, martwe drzewa pozostawione do naturalnego składu. Drzewa różnych gatunków i w różnym wieku. Brzoza, dąb, świerk. Te młodsze i te starsze. Tak ma być w lesie
naturalnym. Co mamy z tego, że Wigierski Las jest w granicach parku? Bo tak jak już wspominałam, Wigierski Las to północna część olbrzymiego kompleksu leśnego, puszczy. Puszczy, która po stronie Polski nazywana jest Puszczą Augustowską. I w Puszczy Augustowskiej mamy i Park Narodowy, i mamy nadleśnictwa, które gospodarują lasami. Ale co z tego, że Wigierski Las jest w granicach parku? Nie ma u nas zrębów, czyli nie wycina się drzew na dużych przestrzeniach lasu. Dużo mniej ciężkich prac w lesie przy wycince i wywózce drewna, więc mniejsze płoszenie zwierzyny. Lasy parku są starsze niż sąsiednie lasy w zarządzie nadleśnictw, czyli jednostek lasów państwowych. Przeciętny wiek drzewostanu Wigierskiego Parku Narodowego wynosi 65 lat. Dla porównania przeciętny wiek drzewostanów lasów państwowych wynosi 56 lat. A w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Białystok, czyli w największym obszarze wielkości województwa, 55 lat. I w lasach parku jest więcej martwego. To jest widok z map Google. Mamy jezioro Wigry, dookoła Wigierski Park Narodowy i popatrzcie, dookoła jeziora Wigry w tych lasach jest taka wielka zielona plama. A obok lasy mają takie białe kreski, to są właśnie te zręby, to są wycinki drzew na większych powierzchniach. U nas tego nie ma, u nas las widziany z góry jest lasem jednolitym. Choć pewne prace w naszych lasach się wykonuje, w ochronie roślinnej wycina się drzewa, ale nigdy na wielkich powierzchniach. Lasy parku są starsze niż sąsiednie lasy. Jest dużo dorodnych drzew. Tutaj na zdjęcia drzewo zasiedlone przez ścikę, przez takiego owada, który tak jak kornik bytuje w drzewach, i po prawej stronie drzewo zdjęcie zrobione, złożone z dwóch zdjęć, bo nie zmieściło mi się w kadrze. Tak piękne, ogromne. Lasy parku są naturalne. Opowiadam o tej naturalności lasów parku. Tak, są naturalne w tej części, w dużej części w południowo-wschodniej części parku. Jak to widzimy na mapie po prawej stronie, te zielone plamy to są lasy naturalne. Lasy naturalne zbudowane z sosny, bo tam rzeczywiście sosna powinna rosnąć. W wyniku 300-letniego gospodarowania w lasach nad Wigrami do utworzenia Wigierskiego Parku Narodowego w 1989 roku drzewostany nasze były zmienione. Zostały wycięte drzewostany liściaste, a w tym miejsce posadzona sosna. I sosna jest teraz gatunkiem panującym na terenie całego parku. Powinna być tylko w południowo-wschodniej części parku, to jest zależne od siedliska. Tam są gleby boższe, bielicowe i właśnie na tych glebach rośnie sosna i właśnie ten fragment lasu, czyli obwód ochronny Wysoki Most, obwód ochronny Lipowe, to są lasy bardzo naturalne. Lasy w ochronie ścisłej, w ochronie zachowawczej. Tam ten las był niewiele zmieniony. W północnej części parku niestety były wycięte właśnie w wyniku 300-letniego gospodarowania przed powstaniem parku lasy liściaste. W to miejsce posadzona sosna jako gatunek szybko rosnący. I dyrekcja Wigierskiego Parku Narodowego dąży do tego, żeby te lasy znaturalizować, żeby dostosować skład gatunkowy do siedliska i wtedy pozostawimy je już sobie. Tak wygląda właśnie ten las, piękny, naturalny, w południowo-wschodniej części parku. Martwe drzewo, młode drzewka.
i wysokie drzewa, wykroty, przedziwne formy, które są stawiane w takim lesie. To też drzewo, które prawdopodobnie zostało złamane przez wiatr, jest pozostawiane w lesie, a po prawej stronie piękny stary jark. W takich lasach naturalnych, gdzie jest dużo martwego drewna, można spotkać bardzo rzadkie dzięcioły. Dzięcioła białogrzbietego, ten dzięcioł, który jest na zdjęciu po lewej stronie, on jest związany z martwymi drzewami liściastymi, w których żyją larwy owadów, a którymi on się żywi. A po prawej stronie dzięcioł trójpalczasty, ten związany jest z kolei z drzewami iglastymi. Charakterystyczne dla niego są trzy palce. Ich nie zobaczymy, ale zobaczymy żółtą czapeczkę, która odróżnia tego dzięcioła od wszystkich innych dzięcioł, które mają czerwone czapeczki, tylko trójpalczasty ma żółtą czapeczkę. Chętnie on żeruje tu akurat sosna, ale na świerkach z czernikiem. Wiewiórka bardzo chętnie ogryza szyszki na pniu drzewa, pozostawiając nasionka, i z tych nasionek wyrastają drzewa. Tu jest przeciekawa historia. Zdjęcie przeze mnie zrobione, to zdjęcie po prawej stronie, gdzie na pniaku drzewa urósł świerk, a ciężkie nasiona były przenoszone są przez sójki. Jeszcze raz na dole po prawej stronie szyszka ogryzana przez wiewiórki. A jakie jeszcze inne zwierzęta były w tym lesie? Po lewej stronie na górze szyszka zatknięta w pień drzewa, tak zwana kuźnia dzięcioła. Zgryzy jelenie, to zdjęcie po lewej stronie na górze i po środku, na dole i po środku na górze, oraz kolebka. Kolebka lęgowa. Jeszcze raz na pniu drzewa łuski z szyszki ogryzanej przez wiewiórkę. Jak weźmiemy sobie szyszkę świerkową, to każdą łuską okrywającą są nasionka, którymi żywią się wiewiórki i dzięcioły, ale tak rozdłubując te szyszki zostawiają wiele nasion, nie wszystkie zjedzą i dzięki temu przenoszą je w różne miejsca, rozsiewają, a te nasiona mają możliwość skiełkowania. To ślady żerowania kornika. O kornik, nazwę kornik myślę, że większość z nas słyszała. Tak wyglądają korniki. One są wywieszane takie pułapki do monitorowania ilości występujących korników. Zdjęcie właśnie z wnętrza takiej pułapki, a na górze po lewej stronie trocinki wyrzucane przez korniki. W miejscu, gdzie drzewa żerowały korniki, te drzewa takie zaatakowane, zasiedzone przez dużą ilość kornika, nie wszystkie są w stanie przetrwać, niektóre usychają, umierają, a z czasem one upadną, ale w takim miejscu odradza się samoistnie nowy las. Już tutaj właśnie widzimy młode świerki. Właśnie młode pokolenie lasu. Świerki, odsiewki po lewej stronie, już i podrost po lewej stronie i większe drzewa takie, nasionka, które gdzieś wpadło właśnie pomiędzy martwe drewno, ma łatwiejsze warunki do skiełkowania i coraz większy ten młodkowy las. Takie naturalne odnowienie w lesie, bo w lesie naturalnym wszystko dzieje się samoistnie. Nasionka z tysięcy nasionek co roku spadających na ziemię wzrasta kilka, ale te, które przetrwają, są najsilniejsze i najlepiej dostosowane. To one tworzą najstabilniejsze
ekosystemy. Często w lasach największe, najstarsze drzewa to te, których nikt nie sadził. No i jeszcze większe świerki. Właśnie tu zanurzamy się w taki naturalny las. Wierchstaw to obszar ochrony ścisłej w okolicach Sarnowiec. Tam znajduje się porost, granicznik, płucnik i ścieżka poznawcza. Puszcza, jak wspominałam, niestety fragment ze starodrzewiem czasowo został zamknięty, ale można się udać na ścieżce puszcza, w wysokim moście nad jezioro Konopniak. I też idąc do tego jeziora, będziemy przechodzić przez piękny, naturalny las. I też w wysokim moście na ścieżce puszcza spotkamy się z rzeką Czarną Hańczą, na której też rosną przepiękne, stare, ogromne drzewa. A jak wyglądają lasy w ochronie zachowawczej? To taka forma przejściowa pomiędzy ochroną ścisłą a ochroną czynną, gdzie też nie wykonuje się żadnych prac. Zobaczcie, tutaj są martwe drzewa, ale tak jak już wiemy, zastąpi je naturalnie młode pokolenie. Barowy obszar ochrony ścisłej. Mój ulubiony fragment lasu. Jak pisze Kimmerer w Pieśni Ziemi. Ja myślę, że bym mogła odnieść te słowa właśnie do tego miejsca. Przychodzę tutaj, aby posłuchać, usadowić się wygodnie pomiędzy korzeniami, w miękkim zagłębieniu sosnowych igieł, oprzeć plecy o kolumnę białej sosny i wyłączyć głos w mojej głowie, dopóki nie usłyszę głosów na zewnątrz, szumu wiatru w gałęziach, wody spływającej po kamieniu, stukania kowalika, gryzoni ryjących w ziemi, spadających bukwi, komara w moim uchu i czegoś jeszcze. Czegoś, co nie jest mną, co nie używa języka, tego bezsłownego bycia innych, w którym nigdy nie jesteśmy sami. Po biciu serca mojej matki to był mój pierwszy język. Jestem w takim I lesie. nagranie moje Jestem właśnie z takim tego opatrzonego. lasu. Jestem Jestem w w takim takim lesie. lesie. Są tu wywyższenia Jestem i w takim obniżenia. Piękne, stare drzewa, takie ogromne lisze. Tutaj bardzo zielono, a tamten ochrony dole jest budynku, budowlę. Drzewem, zwalone drzewo, na którym ma tak tysiące Suparowa, kawał pięknego, ogromnego lasu. Tutaj przyroda rządzi się swoimi prawami. U nas skręgła świerka. Jeszcze 20 lat i będzie oto wysokie drzewa. Sosny, świerki, wywroty. Zobaczcie, prawdziwa dżungla. Do odnowienia prawdziwy las potrzebuje martwych drzew. Jeśli dodatkowo są wilki czy rysie, tak jak u nas jest w naszym wigierskim lesie puszczańskim, to roślinożercy, tacy jak jelenie, tu na górze mamy byki, samce jeleni, to roślinożercy, czyli jelenie, sarny, łosie, nie zgryzają tam młodych drzew. I te młode, i las jest w stanie łatwiej się odnowić. Dość już tej opowieści. Czas na wyjście do lasu, na zanurzenie się w las. Od dziś, od 25 lutego do 2 marca, wasze
Nasze wyzwanie jest nad jeziorem Wigry. Koperta z zadaniami, skrzynka z nagrodami znajduje się na parkingu przy windudze koło Gawry Chrudy. I stamtąd, tam zostawiamy samochód na parkingu i szlakiem rowerowym wokół Wigier idziemy na Powały. A co dokładnie robimy? Dowiecie się z koperty z zadaniami, która znajduje się na parkingu przy windudze. Zapraszam na naszą leśną wyprawę. Zdjęcia w tej prezentacji zostały zrobione w maju i czerwcu 2020 roku, głównie w obwodzie ochrony Lipowej, obwodzie ochrony Wysoki Most oraz w latach 2020-2022 w Krzyżowym. A zdjęcia zwierząt zaczerpnęłam z internetu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia na naszych leśnych ścieżkach.